Polski do Indii. Od uwięzienia przez nazistów za bycie katolickim seminarzystą i Polakiem do bycia ogarniętym pasją na rzecz misji. Od 5 lat poniżającego życia w obozie koncentracyjnym w Dachau do 56 lat życia oddanego w służbie innym. Święty człowiek. Jako zakonnik, misjonarz i kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego został posłany do pracy misyjnej w Indiach Wschodnich, gdzie świadczył swoją wrażliwością i sercem Ojca. Sługa Boży Marian Żelazek. Urodził się 30 stycznia 1918 roku w Palędziu pod Poznaniem. Ojciec Marian, akceptując i walcząc z przeciwnościami losu, zdecydował się oddać całe swoje życie pracy misyjnej w misji werbistów w Indiach Wschodnich. Jako misjonarz, pionier, od roku 1950 był dyrektorem szkół, sekretarzem, odpowiedzialnym za internat oraz duszpasterzem. Jest ojcem założycielem Karunalaya, Centrum Współczucia i Pomocy Trędowatym, Ishopandi Ashram, Centrum Duchowości i Dialogu oraz Santya Sandan Niketan, Centrum Dialogu z Biblioteką, gdzie mogą spotykać się ludzie różnych religii, aby czytać, studiować i modlić się. Dawanie świadectwa w ramach wymienionych fundacji wiąże się z faktem, iż znajdują się one w Puri, nadmorskim mieście w stanie Orisa, nazywanym wschodnią bramą hinduizmu. Marian Żelazek otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń w Polsce. Został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Poznania. W Indiach został uhonorowany medalem The Sir Jahangir Gandhi, brązowym medalem zasłużonego Niela Chakra oraz nagrodą dr Radhanath Rat Seiva Sama. Ojciec Marian był dwukrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla w roku 2001 i 2003. Telewizja BBC wyprodukowała 45-minutowy film dokumentalny Nowe oblicza trądu, który przedstawia pracę ojca Mariana. Ojciec Marian Żelazek, będąc wszystkim dla wszystkich, stał się człowiekiem współczucia i modlitwy, człowiekiem dialogu, człowiekiem komunikacji, który stał się pedagogiem, wizjonerem i pionierem apostolatu mas mediów w werbistowskiej prowincji Indii Wschodnich. Przeżywszy 88 lat bogatych duchowo i owocnych w dzieła, zmarł 30 kwietnia 2006 roku w towarzystwie swoich trędowatych przyjaciół. Sługa Boży, ojciec Marian Żelazek, doskonale łączył w sobie modlitwę ze służbą, twardość charakteru ze współczuciem, humor z gościnnością. Zasługuje on w pełni na miano człowieka dialogu i patrona godnego życia. Jego bezgraniczne i gorliwe poświęcenie w służbie ludziom, zwłaszcza bezbronnym, nieszczęśliwym i cierpiącym, pozostaje niezapomnianym świadectwem. Obecnie ojciec Marian jest w drodze do świętości jako kandydat na ołtarze. Rzeczywiście, nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć.